Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Żelowy atlas Grunt NKP nie pozostawia smug, zacieków ani wybłyszczeń. Mnie to przekonuje. Poniedziałek, pierwszy dzień stycznia, ale to się fajnie ułożyło. Poniedziałek, pierwszy dzień stycznia, rozpoczynamy 2024 rok, skok w nowy rok. Tadeusz, tutaj są jeszcze resztki, jakieś rakietki, kije. Nie pochwalamy strzelania, bo zwierzęta się boją, ale wyrzucamy to do śmietnika i skupiamy się na sporcie. Co nas dzisiaj dobrego czeka? Ojej, a co nas nie czeka dzisiaj? No czeka nas i seria próbna już o godzinie 12.30. Półtorej godziny później rozpocznie się pierwsza seria konkursowa. No i pełna emocji, bo pary KO i fajna skocznia, no i wspaniała pogoda, bo jak wczoraj narzekaliśmy na tą pogodę, że trochę wieje. Oczywiście okazało się, że wszystko super szło i nie było żadnych problemów. No to dziś wygląda to jeszcze lepiej. Wyszło słoneczko, jest temperatura lekko na plusie. No i nie przewidujemy żadnych problemów z wiatrem, powinno wszystko udać się płynnie i sprawnie przeprowadzić. Te pary KO to będzie naprawdę uczta, co się zowie dla kibiców, którzy postanowią obudzić się o 14 rano i dołączyć się do nas tutaj w Garmisch-Partenkirchen. Kamil Stoch, Halvor Egder, Granerud. Proszę bardzo, jaka para. Dawid Kubacki, Johan Andre Forfang. Kolejna, co się zowie taka. No i na sam koniec pierwszej serii będzie Piotr Żyła versus Angela Niszek, a po drodze jeszcze Aleksander Zniszczą i Niko Kytuzaho z Finlandii. Oj, 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 oj. No, dzieje się i emocjonujące będą to pary i mamy nadzieję, że zwycięskie, no bo znowu będziemy mówić to, co w Oberstdorfie, że nasi zawodnicy nie mieli szczęścia, jeśli chodzi do przeciwników, trafili na bardzo trudnych rywali, no ale jednocześnie jak się dobrze skoczy, to i tak można awansować do konkursu, nawet jeśli rywal jest bardzo mocny, no bo wystarczy zmieścić się w tej piątce lucky loserów, więc mamy nadzieję, że nasi wszyscy skoczkowie albo wygrają swoje pary, albo zmieszczą się w tej piątce. Co ciekawe, Maciej Kot i Paweł Wąsek także będą dzisiaj mieli okazję oddać co najmniej dwa skoki. Właśnie mijaliśmy ich w drodze na rozgrzewkę jako przedskoczkowie, tak? To wszystko udało się załatwić. Tak, tak. W dobrych humorach już tutaj się rozgrzewają. Około 12 mają już być na belce startowej, więc wiele czasu nie mają. Ale to dobrze, fajnie, że nasi tutaj chłopcy sobie jeszcze poskaczą, że to nie jest dla nich koniec skakania w Garmisch-Partenkirchen, no bo tych skoków nigdy za mało, zwłaszcza gdy ta forma nie jest najwyższa, nie jest optymalna. No i myślę, że to też będzie szansa na przetestowanie czegoś. A na Grosse Olimpiaszance, która jest, uwaga, patrzę, tutaj trochę najazd wystaje między budynkami. Prace od rana śniegowe na zeskoku, ratrak to wszystko doprowadził do ładu. Dlaczego? Ano dlatego, że niesamowita ulewa zeszła tutaj zaraz po kwalifikacjach. Tak, w nocy, właściwie już późnym popołudniem zaczęło mocno padać, padał deszcz, wiało, ogólnie tam przewracało różne elementy na skoczni, banery, fruwały jakieś plandeki. No był taki front i dobrze, że on sobie przeszedł po kwalifikacjach w nocy. No żebyśmy, a teraz mamy znowu spokojną taką alpejską pogodę. I czy Andy Wellinger, Andy, Andrea, zwał jak zwał, czy nasz lider turnieju czterech skoczni, faworyt tutaj lokalnych kibiców, czy on to wszystko uniesie, bo bywało tak, że Niemcy przyjeżdżali mocniej po Oberstdorfie, ale to się tylko wszystko kumuluje. No, różnie to bywało, różnie to bywa. On wydaje się mocny i psychicznie, i fizycznie. Ta forma naprawdę jest taka top. No ale cóż, Garmisch potrafi zweryfikować wszystko, no będziemy z wielkim zaciekawieniem śledzić to, co się będzie działo dzisiaj na skoczni, no bo rywale Andy'ego też są mocni i też gdzieś tam czekają przyczajeni, żeby zaatakować. Będziemy atakować w tym roku jako skijumping.pl, oby polscy skoczkowie także zaatakowali dzisiaj z optymizmem w nowy rok, a wtedy to wszystko może się wydarzyć po naszej myśli. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, o szczęścia, nie? Bo szczęście jest najważniejsze, dlaczego? Nie wiem. No bo Titanic. Aha. Bo oni tam szczęścia nie mieli, wiecie, zdrowie mieli, ale szczęścia nie mieli. Suchar nowego roku jest za nami, jest to klasyk, ostatnio taka moda na ten żart panuje, także Tadeusz, wszystkiego cię jeszcze nauczę w tym roku żartowo-sucharowego. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się cieplutko.